Codziennie to są rzeczy najważniejsze. Dobry wieczór Państwu, to znowu ja, nadpobudliwy mężczyzna, który nie ma łatwo. Z każdej strony szykanowany, obrażany, atakowany, niedoceniany. I jeszcze Państwo w tych swoich filmikach szczujecie luksusem. Dzień dobry Panie Kożuszku. Zaszyłem się na skromnej mojej działce i zastanawiam się, co poszło nie tak. A ten program właśnie teraz zaczynamy. Panie Rafale, mówię do autora tego filmiku, nie pierwszy w tym programie tego autorstwa i pewnie nie ostatni. Panie Rafale, bo pan pyta, co poszło nie tak. Otóż to jest właśnie ten problem. Wszyscy wiedzą, proszę pana, co poszło nie tak, tylko nikt nie ma odwagi, żeby to panu wprost powiedzieć. W każdym razie, drodzy państwo, jeżeli chodzi o te szykany i ataki, o których mówiłem, żyjemy w czasach, proszę państwa, dosyć specyficznych, gdzie są tak naprawdę, jest jeden wybór i są dwie opcje. Albo się jest prześladowcą, albo się jest prześladowanym. Albo jest się złoczyńcą, albo jest się ofiarą. I te czasy mają tę specyfikę, że lepiej być, proszę państwa, ofiarą prześladowaną, niż złoczyńcą prześladującym. Co nie zawsze było tak samo, prawda? Dlatego, proszę państwa, jeżeli spotyka was hejt, to traktujcie to jak dar od losu. To jest kapitał, który doskonale będzie można wykorzystać w przyszłości. Każdy z nas powinien mieć taki zeszyt, spotkał mnie hejt z powodu mojej, i tam wpisujecie swoją cechę, która była hejtowana, i to na czarną godzinę. Szczególnie hejt się przydaje wtedy, kiedy ktoś was nazwie prześladowcą. Bo wtedy wy trochę tam się otrząsacie po tych oskarżeniach, ale mówicie tak wtedy. Okej, może niektóre moje żarty były troszeczkę homofobiczne. Natomiast chciałbym powiedzieć, że ja w tym czasie też miałem bardzo trudny okres, ponieważ to właśnie wtedy spotykały mnie ataki, mowa nienawiści, szczególnie od momentu, kiedy ogłosiłem światu, że jestem aborygeńskim pingwinem, którego zaimki to i który znajduje się w związku poliamorycznym z grupą meblościanek produkcji szwedzkiej. I wtedy też przekonałem się, że jedno słowo może ranić tak samo jak nóż wbity prosto w serce. Szczególnie jeżeli jest to słowo pracownika sklepu z meblami, który mówi do mnie: co pan robi z tą meblościanką? Po pierwsze, nie pan, tylko... Po drugie, teraz już nic nie robię, bo zepsuł pan cały nastrój. W każdym razie, proszę państwa, więc hejt się przydaje. Taki jest przekaz tej dziwnej przemowy. Ja na przykład rzadko miałem ostatnio hejt i to mnie troszeczkę martwiło, ale spotkał mnie hejt i na to chciałem zwrócić uwagę. To jest dziennikarz w ogóle jakichś takich szanowanych mediów, chyba TVN w ogóle 24, który napisał coś takiego, zobaczmy. Nie ma większego bezbeka w polskich mediach niż Kożuszek. No chyba, że kabarety. Dziękuję za ten materiał. Proszę państwa, po pierwsze, każdy ma prawo, żeby moje dowcipy go nie śmieszyły. Ja myślę, że to wręcz jest obowiązek czasem. Natomiast ja powiem państwu tak, ja się nie przejmuję generalnie. Bo to jest tak, bardzo łatwo być takim widzem i powiedzieć, ja mam poczucie humoru. Bo pamiętam, przypominam sobie taką sytuację, jak sobie na telefonie ustawiłem zamiast dzwonka to takie pianie koguta i potem poszedłem do mięsnego i poprosiłem mu kurczaka i wtedy akurat ktoś do mnie zadzwonił i był ten dźwięk koguta i ja powiedziałem, ha, ten kurczak chyba ożył. Ale się wtedy wszyscy śmialiśmy. To było dobre. Dobre to było, ale to był 97 rok. A ja tu jestem codziennie, codziennie na tym polu walki, proszę państwa, tak? I codziennie obowiązuje mnie zasada. Jesteś tak zabawny, jak twoja ostatnia ceremonia kakao. Czyli... No takie, dobra. I proszę państwa, i przez większość czasu to jest najgorsze. Jestem sam, jestem tutaj sam. Jestem sam na tym świecie, jak palec, nikogo nie mam. Poza tym, drodzy państwo... O, sami kryminaliści... A ja jestem wokół sami kryminaliści, a ja jestem sam, proszę państwa. Poza tym, to jest trochę komplement. Bezbek, jak państwo nie wiedzą, bezbek, bez beki, nie? Jak on jest, to nie ma beki, czyli jest smutek i żenada. Bezbek. Bezbek,
ale największy w polskich mediach. Proszę Państwa, najpierw Cię ignorują, potem się Ciebie śmieją, a na koniec wygrywasz, opowiadając w telewizji historię o pingwinie i meblościance. W każdym razie chciałem wejść na to konto tego człowieka. Mówię, ciekawe jakie on ma poczucie humoru. Na pewno na jego koncie nie ma nic śmiesznego. No i muszę Państwu powiedzieć, że rzeczywiście było tam trochę śmiesznych rzeczy. Na przykład, o tym nie wiedziałem i na tym jego koncie znalazłem, że ktoś stworzył dla Elizy Michalik, Radio Rebelians to się chyba nazywa, piosenkę taką hołdującą, proszę Państwa, za pomocą jednej z tych aplikacji, gdzie się tylko wpisuje temat piosenki i tam styl i ona, ta aplikacja sama tworzy taką piosenkę. Zobaczmy, znaczy posłuchajmy, albo nie wiem, albo idźmy do domu, ale zobaczmy lepiej. Niezłomna dziennikarka, głos ludu na antenie, Radio Rebelians nadaje, przełamuje milczenie. Michalik walczy słowem, niczym rycerz na froncie, dla niej prawda jest siłą, a sprawiedliwość bronią. Nic jej nie złamał, choć próbowali wiele razy, cenzura, presja, zastraszanie, nic nie działało na rzecz. Ona stała twardo, niczym mur z żelaza, broniąc wartości, w które wierzy, ideę bez skazy. Różne dowcipy tutaj miałem w głowie i chciałem powiedzieć, ale stwierdziłem, że nic nie przebije tego prostego faktu, że piosenka, która jest hołdem dla Elizy Michalik, została stworzona przy użyciu sztucznej inteligencji. Zresztą, ja, proszę Państwa, też mam dostęp do tych aplikacji. Wszedłem do jednej z nich i wpisałem tak, poproszę, taki utwór w stylu takim spokojnym trochę, z najbardziej znanymi cytatami, oryginalnymi myślami Elizy Michalik. I proszę Państwa, efekt mnie naprawdę zaskoczył. Naprawdę ta sztuczna inteligencja idzie do przodu, bo ta piosenka brzmi tak. Proszę Państwa, zostawmy to na razie. Tyle razy próbowali ją zastraszyć cenzurą i, jak powiedziała sztuczna inteligencja, nic nie działa na razie. Na razie nie, ale dobrze. W każdym razie, proszę Państwa, dobra wiadomość dla wszystkich pingwinów i także meblościanek. Będą związki partnerskie, tak przynajmniej obiecuje Anna Maria Żukowska. Posłuchajmy. Na finiszu, na przykład związki partnerskie, jeżeli chodzi o lewicę, i po to jesteśmy w rządzie, żeby to dowieść. Na finiszu są związki partnerskie, trzecia droga się zgodzi? Myślę, że w tym tygodniu będziemy mogli to już ogłosić. A naprawdę? Pani rozmawiała z przedstawicielami PSL-u? Rozmawiałam z przedstawicielami naszymi w rządzie. W sobotę jest Parada Równości w Warszawie, myślę, że to będzie też dobra okazja, żeby o tym powiedzieć, ale nie wyprzedzajmy, nie ja jestem ministrą równości, także... Ale to bardzo ciekawe, czy to znaczy, że jest zgoda koalicji na wprowadzenie związków partnerskich? Tak. Jest zgoda? Tak. To zaskakujące. Jak wam się to udało? No udało się właśnie poprzez bycie w rządzie. Ja już się śmieję, proszę Państwa, bo to jest... Anna Maria Żukowska mówi, że jest w rządzie. Mam wrażenie, nie dostała się, no nie wiem, może dobrze, bo ja ją nawet lubię. Dobre rzeczy przynosi do polskiej debaty, szczególnie na Twitterze, jak tam pisze politykom z koalicji, chyba twój stary, i to jest nawet śmieszne. Natomiast jak ona mówi, że dobrze, że jesteśmy w tym rządzie, bo dzięki temu możemy mnóstwo rzeczy załatwić, tak... Nie do końca tak to jest prawda. Na przykład jeden taki nagłówek idealnie oddaje tę sytuację, z którą mamy do czynienia. Zobaczmy. Żukowska. Jest porozumienie. Kosiniak-Kamysz. Nieprawda. Hołownia. Nie wiem. Przepraszam. Miałem się nie śmiać za bardzo, ale to jest dosyć śmieszne, proszę Państwa. Tak jak mówiłem już dawno, dawno temu i jak zwykle okazałem się prorokiem. To nie jest żadna koalicja 13 grudnia. To jest, proszę Państwa, koalicja po pierwsze... Ja to nie mówiłam. A po drugie... A może nie wiem. Tak. Mówi pan? A może nie wiem. Przepraszam. Proszę Państwa, to był odcinek chyba wtorkowy, jak mówiłem, ten monolog wewnętrzny Władysława Kosiniaka-Kamysza. On zrobił niezłą karierę nawet na różnych mediach społecznościowych. Ludziom się to podobało. Wielu ludzi też współczuje trochę Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, ale ktoś mi wysłał taką alternatywną wersję w ogóle takiego, że tak powiem, przeróbki z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, która jest dosyć zabawna. Zobaczmy. I teraz płacz. Władek, nie wstydź się, płacz. I tak nikt nie widzi. Wszystkie tak płaczą. Panie Władku, szczerze, bo rzeczywiście ja też mam takie poczucie, że trochę mi jest żal naszego ministra obrony narodowej. Troszeczkę go tam przemaglowali w ostatnim czasie. I to koalicjanci, nie wrogowie, przyjaciele, nie? Natomiast przypomnieć chciałem mu słowa ważnego mędrca. Mędrca. Jak wiatr wieje i smaga, to był znak, że mamy jeszcze twarz i że czuliśmy ten wiatr w naszą twarz skierowaną. I to jest, proszę pana, ten wiatr jest dowodem na to, że jeszcze macie twarz. Piękne to jest. Natomiast chciałem, panie Władku, jeszcze jedną rzecz powiedzieć. To jest trochę tak jak w tej historii z ludźmi, którzy cały czas myślą, że pada deszcz, nie?
to może nie być wiatr. Znaczy w sensie... No i najlepsze jest jeszcze z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem teraz, bo wyczuto chyba po stronie pisowskiej, że są jakieś napięcia w koalicji i ktoś nawet, jakiś jeden z polityków poszedł do jakiegoś miejsca i powiedział tak, a mógł być premierem rządu w koalicji z nami. I tak jakby, ja rozumiem, że mamy sympatię do Władysława Kosiniaka-Kamysza, ale z tym mógł być premierem. Znaczy w sumie Kazimierz Marcinkiewicz był premierem, dobra, więc w sumie to nie są zbyt wysoko postawione poprzeczki. Dobrze, proszę Państwa, mówiłem wczoraj chyba, że uśmiechnięta Polska jest niezwykle o nas zaniepokojona, natomiast tam, proszę Państwa, też jest taka obawa, czy po tym jak odchodzi do Brukseli najlepszy duet śledczy, co mi z tymi słowami dzisiaj, duet śledczy odchodzi do Brukseli, Szczerba i Joński, to nie wiadomo, czy ktoś z takim samym instynktem detektywistycznym pozostanie na miejscu, ale proszę Państwa, proszę się nie obawiać. Specjalistka od psychiatrii. Taką wysmażyła, proszę Państwa, bardzo ciekawą opinię. Zobaczmy. Macie tipy od psychiatrki. Jak ktoś używa sformułowania uśmiechnięta Polska to zrobiła, to nie chwali koalicji. Nie, nie wierzyłem. To nie chwali koalicji 15 października, tylko z niej szydzi, a całość tego zdania nazywa się bierna agresja. A gdy potem mówi, byłem w TV Republika na wywiadzie, to już macie 100% pewność, że ten ktoś jest przeciwnikiem politycznym 15 października. I szeto po to, bo takie osoby... Pisze to po to chyba, bo takie osoby zazwyczaj w wyniku miękkich nóżek i strachu, że ktoś ich rozszyfruje, lubię mówić, ja jestem apolityczny XDDDD. Dobra, dziękuję za temat. Jak ona to odkryła, że jak ktoś mówi koalicja uśmiechnięta Polska, to nie jest zwolennikiem koalicji... To jest po prostu, proszę Państwa... Dlatego, proszę Państwa, chciałem się zwrócić do Państwa, szczególnie osób o poglądach prawicowych, z takim apelem. Moi drodzy, nasi przeciwnicy stają się coraz bardziej sprytni. Nie wiem, byli na jakimś szkoleniu czy coś. Czasy, w których można było krzyczeć Donald Matole, a potem przybijać sobie piątki z kodowcami, te czasy już minęły. Także musimy udoskonalić nasz kamuflaż i nasze techniki maskujące. Bo oni już nas zaczęli rozpoznawać. I z drugiej strony medalu, Maćku, jest to, prawda, że my też musimy zwracać uwagę. Państwo widzą taką osobę. Wychodzi z seansu zielonej granicy. Kolor włosów jak strój jednego z Teletubisi. Na ramieniu torba tęczowa. I wy pomyślicie, jest to jeden z moich sojuszników w obozie patriotycznym. Nic bardziej błędnego, proszę Państwa. To może być lewak. To może być lewak. Przepraszam. Przy okazji, drodzy Państwo, już prawie na sam koniec. Wczoraj trochę podziwialiśmy ruchy taneczne Joe Bidena i nie wiem, czy Państwo też, to jest trochę taka nauczka, bo Państwo też może są trochę starsi, nie wiedzą, jak działają media społecznościowe. Proszę Państwa, TikTok na przykład to jest takie właśnie medium, gdzie na przykład ruchy taneczne, różne kroki, nowe tańce bardzo szybko się rozpowszechniają i stają się, jak to mówi młodzież, wiralne. I proszę Państwa, powiedziałbym, i to jest filmik z Polski, chyba konkretnie z Poznania. Zobaczcie, że sposób tańczenia Joe Bidena też staje się powoli taką modą, w którą wchodzi Polska, albo nie Polska, może nawet młodzież. Zobaczmy. Okej. Okay. Ktoś powie, to nie jest śmieszne, to jest najprawdopodobniej fentanyl albo jakieś inne... Wszystko jest śmieszne, proszę Państwa, jeśli tylko człowiek ma odpowiedni dystans do tego, prawda? Na przykład sam tego nie bierze. Dobrze, drodzy Państwo, chciałbym jeszcze na koniec Państwu pokazać, a propos tego, że lepiej być ofiarą, jest taki sport, który się nazywa Hobby Horse. Hobby Horse. Nie uprawiał go Ronald Reagan, ale podobnie brzmi, prawda? Hobby Horse to jest taka sytuacja, że ludzie, którzy chcieliby pojeździć na koniu, ale jednocześnie nie męcząc konia, mają koń zrobiony z miotły i głowy konia zrobionej, kupionej w sklepie z zabawkami. I jednej pani powiedziano, że ten sport to nie jest prawdziwy sport, bo w ogóle co to jest za sport, bez sensu biega się z miotłą między nogami. I ta pani nakręciła wtedy taki filmik, to jest materiał numer 12, jak po prostu pokazała, jakie to jest męczące biegać z głową konia między nogami. Zobaczmy.
Proszę Państwa, i zobaczcie, jak hejt jest człowieka w stanie zniszczyć. To wszystko nie miałoby miejsca, gdyby nie te, nie ci hejterzy, którzy mówili, że to nie jest sport. I gdyby nie fakt, że biegała w kółko z głową konia między nogami. Ale to jest, proszę Państwa, to różne są modele życia, tak jak już tłumaczyłem w tym programie. I nie nam jest to oceniać. Drodzy Państwo, już na szczęście kończy się ten tydzień, ale gorzej jest tak, że następny tydzień już się zacznie w poniedziałek i my znowu się zobaczymy. Burza, Małpa, Telewizja Republika, bo zaczęły się pytania, gdzie wysyłać te filmiki. Niektórzy zaczęli oglądać ten program, więc powtarzam jeszcze raz. Burza, Małpa, Telewizja Republika.pl. Wysyłajcie Państwo to, co robicie codziennie. Do zobaczenia. Dziękuję.